Szanowni Państwo, ja nie chciałem wchodzić za głęboko w nasze programy, bo nie sądziłem i nie sądzę, że to jest miejsce, żeby się chwalić jakimiś różnymi programami, ale przypomnę o trzech, skoro tutaj były pewne jednak z Państwa strony zastrzeżenia, uwagi, takie refleksje też trochę pejoratywne o naszych programach, które bardzo dobrze zadziałały, a jeden też Pani poseł skomentowała, to też się do niego odniosę. To są programy takie jak Mój Prąd, Tania Energia i Czyste Powietrze. Właśnie dzięki tym programom my widzimy bardzo duży wzrost i zainteresowania, i nowych instalacji, nowych inwestycji. I właśnie to one przybliżyły ludziom odnawialne źródła energii. Widzimy gwałtowny przyrost zainteresowania wraz z momentem zainicjowania tych programów i zainwestowaliśmy w nie również z budżetu państwa dziesiątki, już mogę powiedzieć, miliardów złotych, czy powyżej 10 miliardów złotych, to na pewno. Tani prąd, Mój Prąd, Tania Energia, Czyste Powietrze. Teraz Czyste Powietrze, tutaj to, do czego pani poseł się odniosła. Trudno mi się odnieść do tej statystyki, którą pani poseł przywołała, na pewno ona jest prawdziwa, ale tak na zdrowy rozsądek. Czyste powietrze to przede wszystkim jest termomodernizacja, ocieplanie budynków. Każdy energetyk powie państwu, że wraz z dobrze ocieplonym budynkiem zużycie energii cieplnej to 40-60% pierwotnego. W związku z tym nie wiem, jak dzisiaj tworzone są te statystyki, na pewno są prawdziwe, ale te dziesiątki czy setki pewnie już tysięcy domów, które zostały termomodernizowane, to dużo mniej zużywanej energii, dużo mniej emisji, dużo tańsze zużycie, dużo tańsza energia w obsłudze dla mieszkańców, którzy ocieplili budynki, więc będziemy to dalej robić. Teraz energetyka wodna. Tutaj jak patrzę na III Rzeczpospolitą z lotu ptaka, na panorama tych 30 lat, to ogromnie zaniedbaliśmy, wszystkie rządy poprzednie zaniedbały energetykę wodną, hydroenergetykę. Polska nie ma takich idealnych warunków jak Austria czy Szwecja, ale trochę więcej moglibyśmy zrobić. I chyba pierwszy raz od 12 lat, pani minister pewnie lepiej zna tą historię, zainicjowaliśmy nową elektrownię wodną, to chyba 300 czy 400 MW w Młotach na Dolnym Śląsku, koszt 4,5-5 miliardów złotych, a więc coś robimy. Energetyka wodna, ta inna, ta duża, zapory wodne na Wiśle, progi wodne na Wiśle, rzeczywiście idą wolniej ze względu na blokadę, powiem tak, środowisk, które posługują się różnymi metodami, żeby opóźniać procesy inwestycyjne. Tak to nazwijmy. Bardzo często jest to ochrona jakichś minogów, jakichś żab, jakichś gatunków ryb, prawda? No, gdzieś tak ten świat wygląda i to jest spowolnienie procesów inwestycyjnych o długie lata. Wykonujemy prawo europejskie i nie jesteśmy w stanie tego przewalczyć. Natomiast wspólnym mianownikiem tych paru wypowiedzi, też panów posłów, było to, żeby przyspieszyć to 10H, też pana przewodniczącego. Tuż odpowiem w ten sposób. Wszystko to, co wiąże się z przyspieszeniem inwestycji w energetykę odnawialną przy jednoczesnym braku konieczności usuwania przeszkód w sieciach przesyłowych i dobudowywania zdolności wytwórczych w energetyce konwencjonalnej, będziemy robili szybciej. Będziemy robili teraz jakby w trybie przyspieszonym. Co do samego 10H, ustawa została złożona i niech ona swoim rytmem się toczy. Ja mogę zobowiązać się, że ona ulegnie szybszemu procedowaniu niż do tej pory, bo rzeczywiście kilka miesięcy jest już w Sejmie, czy pół roku jest już w Sejmie. Mamy z nią nasze własne jakieś dyskusje toczone w ramach naszego obozu politycznego. Te dyskusje, myślę, że nawet już nie tyle są na ukończeniu, tylko się po prostu zakończyły. No, dlatego nie ma co oglądać, panie premierze.
Dlatego te dyskusje się zakończyły i wierzę w to, że naprawdę bardzo szybko ona pójdzie do przodu. I ostatnia rzecz, która była tutaj poruszona, to polityka energetyczna państwa polskiego, PEP 2040. Pani minister, myślę, w najbliższych paru miesiącach, do końca stycznia, czy na początku, nawet do grudnia mamy plan, żeby ona była gotowa. Ja wolę ostrożnie tutaj państwu obiecać, że w najbliższych 2-3 miesiącach ona zostanie na poziomie rządowym przyjęta. Rzeczywiście są zupełnie nowe okoliczności, które wymagały szeregu prac. Pani minister jest na ukończeniu tych prac i zaprezentujemy państwu, parlamentarzystom, już wkrótce tą PEP 2040, politykę energetyczną państwa. Dziękuję bardzo, panie premierze.